Cześć, witam serdecznie. Zająłem się przebudową mojej maszynki do wyrzucania piłek. Brakowało mi w niej regulacji góra-dół, wyrzucania piłek wysokich. No i postanowiłem to zmienić. Musiałem przebudować całą maszynkę, całą konstrukcję. No i tak. Ruch horyzontalny lewo-prawo został jak jest. I tym oczywiście tutaj zawiaduje i napędza napęd od wycieraczek samochodowych. Nowy ruch góra-dół. I tym ruchem ten ruch będzie napędzał taki siłownik od furtki, taki napęd od furtki. On ma w środku dwie takie krańcówki, którymi można zakres działania ustawić. I tutaj nieco to właśnie zmodyfikowałem. No tutaj piłka będzie schodzić tutaj takim spiro. Też najprostszy sposób. Kawałek rurki też tutaj docięty i centralnie przymocowany. Co do silników, one są mocowane na takie uchwyty od rur, po to, żeby móc regulować i wyosiować. Oczywiście sprzęgiełko elastyczne. Jeszcze tutaj jedna modyfikacja, otóż odbiornik zdalnego sterowania dałem nieco do przodu, wyjąłem go z tej skrzynki sterowniczej i osłoniłem takim ekranem z blaszki, ponieważ silniki są szczotkowe i one zakłócały działanie tego zdalnego sterowania i z większej odległości nie mogłem sterować. Mam nadzieję, że to pomoże. No dobrze, tutaj co do tutaj jeszcze panelu sterowania, jakie są zmiany. Tutaj za dużo się nie zmieniło. Regulacja szybkości podawania piłek, czyli częstotliwości podawania piłek, płynna regulacja, włączanie i wyłączanie ruchu horyzontalnego, czyli lewo-prawo. Tutaj włączenie, wyłączenie zdalnego sterowania. Prędkość wyrzucanych piłek regulowana. Na razie tylko na jednym silniku. Jak kupię drugi regulator, to będzie drugi silnik też sterowany tym. Ale teraz jeden silnik chodzi na pełnych obrotach, a drugi silnik jest regulowany, więc ta prędkość jest regulowana. Wyłącznik główny. No i tutaj to, co doszło, to jest wyłącznik, który reguluje właśnie wysokość. On napędza góra-dół, włącza właśnie ten siłownik bramy czy tam furtki, zmieniając mu obroty. Trzeba było tutaj po prostu takie mostki połączyć, żeby móc zmieniać kierunki lewo-prawo. Jest to wyłącznik dwubiegunowy z funkcją 0. Tak? Góra-dół. Zaraz podłączę i pokażę, jak to działa w sposób już taki elektryczny.
szeroki. Jest on szeroki, ale za to płytki. Ale i tak mieści się tutaj cały kosz piłek. Z przodu jest przejrzyście, czyli dają taką kratkę, żeby widzieć, ile piłek zostało. Tu jeszcze w międzyczasie umieściłem antenkę od zdalnego sterowania. Tutaj przełożyłem ją na zewnątrz, żeby silniki nie zakłócały działania sterowania. No jeszcze do ostatnia. No jeszcze w międzyczasie z wózka dziecięcego zrobiłem sobie taką rączkę rozkładaną, tutaj podwieszany pilot, więc będzie na pewno wygodnie do transportu. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Otóż talerz do podawania piłek, po którym tutaj będą te piłki się przemieszczać. Miałem na to kilka pomysłów, bo zawsze był problem z blokowaniem się piłki. Jak wiadomo, piłka tenisowa jest włochata i przez to powoduje duże tarcie i każda najmniejsza przeszkoda powoduje zablokowanie mechanizmu. Ja mam użyty motoreduktor, taki malutki, słaby, chociaż sprawuje się dobrze, ale chciałbym uniknąć jego uszkodzenia, więc zależało mi na tym, żeby ta część była niezawodna. Miałem kilka prób, kilka pomysłów. Ten pomysł wydaje się być najlepszy. No oczywiście tutaj na spodzie ze sklejki tu jest taki talerzyk z gwintem szóstka, który pasuje do gwintu na motoreduktorze. Oczywiście tutaj na wierzchu powierzchnia z tworzywa, żeby piłki się po tym ślizgały, żeby nie było zbyt tempo. No i tutaj taki właśnie kształt spręta na podkładce takiej wyspawanej. Obracając się, piłka będzie jak gdyby unosić się nad tym i piłki zgniecione jak gdyby w jednej takiej kupie, ten pręt będzie je jak gdyby wzruszał, żeby one tutaj po prostu wpadały po kolei do tych otworów. Wbrew pozorom to nie jest taka prosta sprawa. No ale myślę, że ten sposób już mi się sprawdził. Sprawdziłem kilka razy, nie blokuje się, więc chyba na tym pomyśle poprzestanę. Ten talerz po wkręceniu nie potrzebuje żadnego zabezpieczenia. Po wkręceniu on się sam jak gdyby zakręci, bo kierunek obrotu sam go po prostu dokręci. Teraz blaszka ograniczająca. Wsuwam go tutaj pod spód. Ta blaszka jest po to, żeby tutaj czasami dwie piłki naraz nie wpadły. No i teraz tutaj oczywiście jest wszystko pod ukosem, więc piłka tutaj będzie latywała. Tutaj jest właśnie to zabezpieczenie, żeby druga piłka nie wpadała. O, zobaczmy mniej więcej jak to wygląda. No powiedzmy. Czas ją przetestować, więc do zobaczenia na korcie. Cześć!